Zanim nadszedł upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości 11 listopada 1918 roku, kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami rosyjskimi, pruskimi i austriackimi. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię, ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane. 11 listopada 1918 rok to dzień bardzo ważny w historii naszego państwa. Dzień istniejący w świadomości milionów Polaków jako data wyzwolenia spod jarzma zaborców. Ale ta wolność wymagała ofiary krwi wielu naszych przodków, którym dziś winniśmy pamięć i wdzięczność. Społeczność Szkoły Filialnej w Luboczy również pamięta o tych bohaterach, czego dowodem jest dzisiejszy apel z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasz dzisiejszy apel został podzielony na trzy części. Pierwsza część artystyczna, przygotowana przez uczniów klasy 4 i 6. Program artystyczny przygotowany został przez panią Grażynę Stankiewicz. W drugiej części naszego apelu wszyscy wyjdziemy przed budynek szkoły i wypuścimy do góry 100 czerwono-białych balonów. Po powrocie zostanie wprowadzony poczet flagowy i wszyscy zgromadzeni w sali o godzinie 11.11 odśpiewamy hymn państwowy. Serdecznie witam na naszej dzisiejszej uroczystości zastępcę wójta gminy Rzeczyca, panią Iwonę Muszcz-Krawczyk. Moi drodzy, 100 lat temu, gdybyście tutaj stali w tym miejscu, ta szkoła wyglądałaby zupełnie inaczej. 100 lat temu i jeden dzień. Nie moglibyście mieć tych wstążeczek biało-czerwonych. Na wejściu do szkoły nie byłoby biało-czerwonej polskiej flagi. Programu nie przygotowałaby pani Grażynka, nauczycielka języka polskiego, tylko pewnie pani, która uczyła języka niemieckiego bądź rosyjskiego. I w szkole nie uczylibyście się przedmiotów po polsku, tylko w obcym języku. Ale dzięki waszym pradziadkom Polska odzyskała wolność po 123 latach i my mija już 100 lat, odkąd Polska cieszy się wolnością i możemy dzisiaj świętować z radością. Ja dziękuję w tym miejscu bardzo pani kierownik, dziękuję pani Grażynce za przygotowanie tak pięknego i bogatego programu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, bo my dzisiaj powinniśmy się cieszyć. To jeżeli chodzi o święta narodowe, jest to najszczęśliwszy dzień dla każdego Polaka. Cieszymy się wolnością, możemy ją świętować i możemy wspólnie przyłączyć się dzisiaj do bicia rekordu, ogólnopolskiego bicia rekordu, śpiewania hymnu narodowego, który oczywiście razem z wami wszystkimi również odśpiewam wszystkie 4 zwrotki. Bardzo dziękuję i życzę udanego występu. Witamy wszystkich zgromadzonych na apelu przygotowanym z tej szczególnej okazji, jaką jest 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada to data o szczególnym znaczeniu dla Polski i Polaków. To data upamiętniająca dzień odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska wróciła na mapę świata. Obowiązkiem młodego pokolenia Polaków jest pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach, którym zawdzięczamy wolność. Dlatego dzisiaj, przepełnieni głębokim uczuciem patriotyzmu, składamy hołd naszej ojczyźnie i tym, którzy dla niej poświęcili swoje życie. Zapraszamy do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez klas 4 i 6. Ojczyzna wolna, znowu wolna, tak bije serce, huczą skronie, a biały orzeł przyleciał, by go ująć w dłonie. Zawsze był z nami, ptak wspaniały, choć czasem ktoś odszedł daleko. Bronił tej ziemi, bo ją kochał, serce pokoleń już od wieków. Dziś w całej Polsce brzmi mazurek, dzisiaj radość kanonada. Witamy wszyscy niepodległość oraz 11 listopada. Dzisiaj wielka jest rocznica,
11 listopada, tym, co zmarli za ojczyznę, choć wdzięczności Polska składa. Im to bowiem zawdzięczamy mowę w wolność Polskę, mowę w szkole. To, że tylko strząk historii poznajemy dziś niewolę. Uroczyście biją dzwony, w mieście flagi rozwinięto. I me serce się raduje, że obchodzę polskie święto. Święta narodowe wywieszamy flagi. Flaga naszego państwa jest koloru biało-czerwonego. Barwy ojczyste powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biał jest i czerwień. Czerwień to miłość, biał serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Każdy kraj ma swoje godło. Naszym godłem jest orzeł biały na czerwonym tle. Orzeł biały, czy wiesz jaki to znak? W czerwonym polu biały ptak. Wiem, odpowiedział Janek Mały. To jest znak Polski, orzeł biały. Każdy, kto się urodził i mieszka w Polsce, jest Polakiem. Kto ty jesteś? Polak Mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym twa ziemia? Mą ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Coś ty dla niej? Wdzięczne dziecię. Coś jej winien? Oddać życie. Wszędzie nie słychać naszą piosenkę. W mieście ogromnym, we wsi maleńkiej. To wszystko Polska. Mieszkamy wszyscy w domu ojczystym. Płyną piosenki swojskie i znane, Wisłą i Odrą, Bugiem i Sanem. To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy w domu ojczystym. Czy nam śpiewają górskie potoki, czy wiatr od morza pędzi obłoki? To wszystko Polska, mieszkamy wszyscy w domu ojczystym. Teraz usłyszymy, co to jest Polska. Kiedy nagle las zaszumi, mowę sosny, gdy zrozumiesz. To jest Polska! Gdy zobaczysz gdzieś to pole, królujące ponad polem. To jest Polska! Gdy zobaczysz płowę wrzosy rozbłyskane w kroplach rosy. To jest Polska! Kiedy drogi jest ci w życiu, żyto strzemne przy księżycu. To jest Polska! Ujrzysz biały krzyż wycięty, hełm i po nim piasek święty. To jest Polska! Nasze polskie ABC. Już w przedszkolu dzieci wiedzą, co to Wisła, co to Bałtyk, że na Śląsku leży węgiel, a z tu góry to są Tatry. Taki polski elementarz raz zobaczysz i pamiętasz. Nasze polskie ABC, każde dziecko o nim wie. Chodzi w głowę, chodzi w serce, jak literka po literce. Coraz lepiej czytasz jak... Nasze polskie ABC, każde dziecko o nim wie. Kiedy będą taki duży, jak na przykład są rodzice, książki z kina i podróży poznam kraju w okolice. Jak zakładka wisi wstążka, no a Polska jest jak książka. Nasze polskie ABC, każde dziecko o nim wie. Dziękujemy za uwagę.